Uprzejmie proszę o zabranie głosu współorganizatora uroczystości pogrzebowych, prezesa Związku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Zamość, pana posła Sławomira Zawiślaka. Szanowna rodzino świętej pamięci kapitana Romana Szczura, ekscelencjo księże biskupie, czcigodni ojcowie, czcigodni księża, pani marszałek, wszyscy szanowni państwo, uczestnicy uroczystości w tym szczególnym dla polskiej historii miejscu. Zgromadziliśmy się dzisiaj w tej pięknej bazylice, ważnym dla nas katolików miejscu kultu religijnego, w której ojcowie Bernardyni we współpracy z naszymi przodkami, działając między innymi w powojennych strukturach utworzonego przez świętej pamięci pułkownika Mariana Pilarskiego Jara, II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, do końca wiernie służyli ojczyźnie. Dzisiaj, podczas państwowego pogrzebu, oddajemy cześć doczesnym szczątkom świętej pamięci kapitana Romana Szczura, który zamordowany w 1950 roku przez komunistycznych oprawców wraca w swoje rodzinne strony. Do rodziny, do swojego dowódcy i pochowanych w krypcie klasztoru kolegów. Postać kapitana Romana Szczura, żołnierza Wojska Polskiego, Służby Zwycięstwu Polsce, ZWZ, AK, WiN, podobnie jak rys historyczny epoki, tej tragicznej, trudnej epoki, zostały bardzo dobrze przedstawione przez moich zacnych przedmówców. Niewątpliwie żołnierz ten swoją wierną służbą bardzo dobrze zapisał się pośród najwybitniejszych postaci konspiracji AK, WiN, nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Rzeczypospolitej. Doczesne szczątki kapitana zostaną złożone w tym wspaniałym miejscu pamięci narodowej, krypcie, jedynej w Polsce, obok Jara, Reama, Ostrego, Włocha, Francuza. Szanowni zebrani, pozwólcie jednak przy tej okazji, w ramach refleksji, że przytoczę ważne słowa obecnego tutaj z nami, bardzo przez nas cenionego, zasłużonego dla przywracania pamięci o żołnierzach wyklętych, o naszych bohaterach, pana profesora Szwagrzyka, które też, panie profesorze, są bardzo dobrze zrozumiałe w moim środowisku. Jakże często słyszymy dzisiaj, wreszcie żołnierze wyklęci powracają w należnej im chwale. Po latach powinniśmy jednak zapytać, gdzie dziś są żołnierze wyklęci? Czy istotnie honorujemy ich jak należy? Czy istotnie powrócili do nas? Czy są w naszych sercach i umysłach? Czy Rzeczypospolita czyni wszystko, żeby ich uhonorować? Jeżeli tak, to dlaczego dziś z taką siłą z różnych stron, środowisk kulturalnych, naukowych i medialnych, możemy usłyszeć tyle haniebnych słów skierowanych wobec naszych bohaterów? Jak to możliwe, że dzisiaj słyszymy ze strony tych środowisk słowa, które doskonale znamy? Przecież to są cytaty z akt ubeckich, sądowych, prokuratorskich. Jeżeli żołnierze wyklęci powrócili, to dlaczego spotykamy się nie przy Panteonie Narodowym, tylko przy konstrukcji, gdzie ich zwłoki spoczywają na półkach, jakby czekały na właściwe uhonorowanie? Powtarzając to pytanie, gdzie są dzisiaj żołnierze wyklęci, trzeba powiedzieć: oni powracają, ale jeszcze nie powrócili. Trzeba im pomóc w tym powrocie. Pomóżmy im, odnajdując ich szczątki w dołach śmierci. Pomóżmy im oczyścić ich mundury z zastygłej krwi, z brudu ziemi, pól bitewnych i z brudu piwnic Urzędu Bezpieczeństwa. Ale także pomóżmy oczyścić ich mundury z tego, czym są dziś opluwani. Jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, prezes aktywnego środowiska żołnierzy Armii Krajowej, działając w tym związku już
25 lat. Chciałbym dzisiaj na ręce przedstawicieli najwyższych władz państwowych, pani marszałek, ojców Bernardynów, oczywiście ekscelencji księdza biskupa, pana profesora Szwagrzyka, serdecznie podziękować wszystkim państwu reprezentującym tak przecież liczne środowiska zaangażowane w przywracanie godności narodu polskiego, prawdy historycznej, między innymi o okresie II wojny światowej i okresie powojennym, pamięci o naszych narodowych bohaterach, żołnierzach Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych, o żołnierzach wyklętych. Serdecznie państwu dziękuję za tą dobrą, potrzebną Rzeczypospolitej pracę. W tej pracy aktywnie są także społecznicy, którzy są zrzeszeni w wielu organizacjach pozarządowych. Także obecni tutaj przy sztandarach moi koledzy i koleżanki zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którym dzisiaj chciałbym także podziękować za społeczną, patriotyczną pracę. Między innymi za to, że już 13 lat razem z rodziną, której się tutaj kłaniam, z naszymi partnerami, przewujemy pamięć tych wspaniałych historycznych wydarzeń poprzez organizację inscenizacji historycznej, odbicia więzienia przez kapitana Romana Szczura i jego żołnierzy. Dziękuję za to, że potrafiliśmy wspólnie z funkcjonariuszami zakładu karnego w Zamościu, którzy włożyli także serce, ale też i cegiełkę finansową, zamieścić na budynku więzienia nową tablicę w miejsce tej, która była fałszywa. Mówiła o bandytach faszystowskich. Tablicę, która przywołuje pamięć i wielkie czyny Romana Szczura, jego żołnierzy i dowódcy Jara, który wydał rozkaz odbicia więzienia. Dziękuję też tutaj obecnemu panu, obecnie ministrowi, panu profesorowi Czankowi za to, że razem z moim środowiskiem był w momencie, gdy składałem wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 roku i wspólnie potrafiliśmy doprowadzić do rehabilitacji Romana Szczura Urszuli, który wyrokiem Sądu Najwyższego Wydział Karny 25 czerwca 2015 roku został przywrócony do praw obywatelskich. Pozwólcie państwo, że przypomnę też często cytowane słowa przemycone w więziennym grypsie, które napisał tuż przed śmiercią żołnierz niezłomny Łukasz Ciepliński, pułk do 3-letniego syna. Kochaj Polskę i miej jej dobro zawsze na uwadze. Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie, co szlachetne i wielkie przyjmuj, co płytkie i nikczemne odrzucaj. Ci, do których się dzisiaj odwołujemy, także kapitan Roman Szczur, jego dowódca Marian Piralski, koledzy pochowani w krypcie Bazyliki, są dla nas bohaterami. Przed laty w sposób doskonały, wzorowy, wypełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. My dzisiaj spełnimy ten obowiązek wobec nich, ale za wcześniej podniesionymi słowami, które przywołałem, słowami pana profesora Szwagrzyka, wiemy, że czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Czeka nas odszukanie szczątków wszystkich żołnierzy wyklętych, wszystkich tych bohaterów, którzy jeszcze są w dołach śmierci. Wiem, że pan profesor i wspaniali pracownicy i ci, którzy pana profesora wspierają, zacni Polacy, doprowadzą do takiej sytuacji. Wiemy o tym, że trzeba przywracać pamięć o tych naszych bohaterach. Wszak rodziny żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy WiN, których miałem wielu możliwość poznać, rodziny przez lata represjonowane, zapomniane, mówiły o tym, jak ta Polska wyglądała. Przecież to jest tak, że ci, którzy służyli złej idei, już teraz przez historyków ocenianej jako zła, czyli idei komunistycznej, tak jak mówiła w świętej pamięci Barbara Leonowicz Babiak, córka nieodnalezionego jeszcze burty Jana Leonowicza, oni za tą pracę dostawali awanse, dostawali pieniądze. Musimy także tutaj w naszym regionalnym rytmie pracy na właściwy piedestał podnieść zasługi żołnierzy walczących w Powstaniu Zamojskim, Powstaniu Zapomnianym i tych wszystkich innych obywateli Rzeczypospolitej, którzy się dobrze służyli ojczyźnie w czasie wojny.
Szanowni Państwo, słusznie głoszone są przez wielu współczesnych słowa, że patriotyzm polega na wykonywaniu zadań dnia codziennego sumiennie i pilnie. Polega na przygotowaniu się do bohaterstwa, jeżeli będzie ono potrzebne. Patriotyzm polega na odrzuceniu mentalności niewolnika i budowaniu mentalności człowieka wolnego, bohatera. Mentalność człowieka wolnego była cechą tych, których dzisiaj wspominamy, tych, których wspominamy w naszym, czyli dla tej idei Rzeczypospolitej, wszystko, co najważniejsze, czyli także swoje życie. Dlatego też w obliczu zagrożeń współczesnego świata nam, potomkom żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy wyklętych, także w odniesieniu się do słusznych słów pana ministra Czarnkach, niech niezmiennie przyświecają święte dla nas wartości: Bóg, honor, ojczyzna. Obyśmy w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia dla tych wartości, dla interesu narodowego, potrafili znaleźć w sobie równie wielką siłę, aby stanąć w ich obronie, tak jak to zrobili kapitan Roman Szczur i pochowani tutaj w krypcie jego dowódca i koledzy. Niech wartości Bóg, honor, ojczyzna będą dla nas świętymi. Panie kapitanie, sztandary Armii Krajowej, Wojska Polskiego, WiN-u, my wszyscy dzisiaj tutaj zgromadzeni oddajemy Tobie należny hołd. Dziękujemy za wierną służbę ojczyźnie, mimo niewyobrażalnych dla współczesnego pokolenia zagrożeń tamtego czasu, okresu wojny i rządów komunistycznych w powojennej Polsce. Chwała bohaterom.